koniec odcinka. O, witamy ponownie. Tutaj znowu Wrona. To był ten moment, jak odkryliśmy, że dźwięk się nie nagrał. Postanowiliśmy od nowa. Trochę pobiegaliśmy w tym momencie akurat i doszliśmy do pewnych wniosków, ale wam nic nie powiemy. No i tak, no. No i do przodu. Czemu nie idę? No dobra, no. Na ruchy. No raczej do tyłu nie cofniesz się, bo już jest tu zalepione. Tak, właśnie, tutaj gestykuluję głową. Tak, tak, tak. Możemy wrócić, tak. Dobra. To ta robota. Wiem, co z naszą postacią się stało. Dobra. I jak tutaj widzicie... To jest dźwignia. Pierwszy wniosek. Nie chcieliśmy wam za bardzo zabierać czasu tym bieganiem w ogóle tutaj. Więc no, włączyliśmy nagrywanie i pobiegałem trochę. O. Mamy dźwignię. Książkę. To jest dobre włącze. Odwróć jego uwagę i rozejrzyj się tutaj. Właściwie teraz mnie zastanawia, nie? Czy mógłbym tą książką zablokować tę dźwignię? Nigdy się nie zobaczymy zaraz. No, miejmy nadzieję, że te drzwi będą otworzone. Brama. Właściwie ta brama. Dobra, on jest zajęty. To... Teraz speeduj do tej bramy. Oby była otwarta. Słychać. Inaczej będziemy musieli to znów wrócić. Słychać jakąś... Jakby tanki, zębatki te się przesuwały. Pewnie to jest ten, takie bieganie na czas, jak z tymi książkami. Bodajże w trzecim, czwartym odcinku. Dobra, no to idziemy. No nie, no nie. No jak? Otworzyłem to. Dobra, wracaj tam, może płynieć dłużej przetrzymać, czy też... Nie wiem. W każdym razie zabawa w otwieranie bramy, mając na karku coś, czego nie widać, co nawet nie pływa, tylko kroczy w tej wodzie. Tak jak niezbyt jest fajna. Dobra, wejdźmy tutaj. Może tutaj są odpowiedzi na moje wszystkie pytania. No. Teraz powinna być taka muzyka z Piratów Karaibów, taka, wiesz... Odkrywamy, nie? O. Odnalazłem miksturę HP. Dobra, w pełni zdrowia jesteśmy. O. Ciekawe, czym zalepił to ranę. Znikła. Może ta jego krwawiąca rana została uzdrowiona dzięki aspirynce. Dlaczego ja rzuciłem książkę obok siebie? Było trochę głupie. Wiem, musimy gadać jeszcze pół godziny. Czego nie robi się dla widzów? No właśnie, poświęcenie gardła, czasu, chęci. Dobra, tylko, później skończymy. Tylko czymś zajmij, zaraz wracam. No i tutaj właśnie niczego nie widzę. Dobra, może tutaj? Tutaj byłem, ale w książkę. Odwrócę jego uwagę. Uciekaj sobie stąd. No nie masz czym rzucić. Nie, no mam. Jest. Brawo. No, książki się przydają, nie? Tak. Do odwracania uwagi takich potworów. Dobra. Tutaj nie mam nic innego do roboty. A może jednak jakaś półka? Dobra, piękny rzut, ale nie odwróciłem uwagi. Kolejny. O, odchodzi. Dobra, odszedł.
Brawo. No to był akurat fart, bo jak widać było te dwie fale obok siebie, to tak... Tutaj nie zrobiłem tego błędu. No dobra, leć tam. Trudno, wracamy się. A może wróć do tej dźwigni? No, nie mamy i tak dokąd iść. A tam niczego nie było. Dobra, on jest za nami, więc... No właśnie, więc łapie mnie. Dobra, chodźmy ponownie złapać za tą dźwignię. Przytrzymaj to dłużej. Dobra. W sumie to może i racja. Jak skończymy tą serię, to chyba będziemy mieli jej trochę dość, ale i tak będziemy wspominać ją pięknie. Pewnie będzie takie gadanie. A pamiętasz, jak było z tą dźwignią? Pamiętasz? Nie, nie będzie takiego gadania. Pamiętasz, jak się tam wtedy bałem? Nie, nie będzie takiego tematu. Będzie, bo... Dobra, teraz... O jest! Ruchy, zob. Ruchy! Chyba no. Go trochę zatrzymasz na tym. Jest. No ja. Fuck! No nie, ja się jednego pozbywam, a tutaj drugi sobie wyskakuje. To jest już chamstwo i bezczelność. W każdym razie dali ci oliwę i trochę pleców. Rękę i nogę. A tam z tyłu leżą plecy. Podnieś plecy. W zasadzie to ja. O! No chyba jest głodny. Nie musisz mieć pleców, po prostu koniec. O, to będzie dobre. Chyba trafiłeś go w głowę. O ile ją ma w ogóle. Nie wiem, ale... Dobra, zajmij go, żeby żyć go tam. O, zainteresował się kolejną koniczyną. Krewka. Właściwie jak... Właściwie to, co to jest? O, ojej. Dobra, on tam chyba je jeszcze. Oj, podpływa. Dobra. I co teraz zrobisz? Trochę masz daleko, chyba nie dosięgniesz. Ale mamy zawrót, no nie? Trochę bliżej i się uda. Dobra. Kręć, kręć. A nie, jest. Nie, bo on jest tam. A. On sobie zjada, no dobra. Kręć, kręć. What the fuck? What? Dziabnie cię. Nie. Dobra, żyjesz jeszcze. Ledwo, ale daję radę. Stan zdrowia, spójrz. Nie, nie mam ochoty. O kurde, no nie. Brawo. Nie. Brawo. I tak oto. I tutaj bardzo przydatna podpowiedź, która nic nie daje, bo już to wiedzieliśmy. Właściwie to która śmierć? Pierwsza albo druga, nie? Pierwsza. Dobra, no i ja na tym failu zakończyłem ten odcinek. Teraz może trochę Xavier posteruje. Plecami porzuca w jakieś miejsce. Dobra,